Tak, wiesz, ja już włączyłem. Już pan włączył. Tak. Witamy ponownie w trzeciej rozmowie, w trzeciej już rozmowie z panem K. Możesz mówić. Z Krzyśkiem, no dobra, bo mamy dobrą już współpracę, rozdzielamy, ale będziesz miał zajebiste materiały. No. No i wracamy do tematu. Kogo? Ewy Lipki czy... Jakiego chcesz? Daj mi obojętne. Chcesz o... O kobietach. Dobra, porozmawiamy o kobietach. O Ewy Lipce dalej. Na przykład. Zadałeś pytanie. Czy wierzysz w to, że ona mieszka w Białymstoku? Dalsze pytanie. Czyli nie odpowiesz na nie? Nie. Nie. Czy wierzysz w to, że... czekaj, teraz ja ci trochę dojadę. Ale się nie denerwuj. No. Czy jesteś w niej troszeczkę zakochany? Dalsze pytanie. To jak ja tak będę pytania zadawał, no to nic nie odpowiesz dla mnie. Nie. Które takie pytanie? Gdzie, jaką chciałbyś mieć pracę, jeżeli by dało możliwość? Jaką? Jaką? O, teraz na poważnie. W swoim zawodzie. Czyli? Kierowca mechanik. No. Czy jest to możliwe? Szanowny Państwo, powiem tak. Przepraszam, że te głowy bez przerwy nadal... Ja wiem. Ty tam machasz tą głową do tego tam, do monitoringu. Tak, do monitoringu, do kamer, ażeby jak ktoś przyjedzie, czy coś przyjdzie... Ktoś... Ale powiedz mi szczerze, czy w ogóle... Bo wiesz, my jesteśmy youtuberami. Ty jesteś youtuberem, ja jestem youtuberem, tak. I Major jest youtuberem trochę, nie? Ja przepraszam bardzo, mówi... chcę przerwać tobie Meksykaną. Powiem tak, kochani moi. Czy chciałbyś podjąć pracę? Bo ja na przykład nie chciałbym. Ja bym serdecznie podejmę pracę w każdej chwili w zawodzie swoim. Ale ja słyszałem, poczekaj, przepraszam, przerwałem ci teraz. Tak? Przepraszam. Ja słyszałem, że ty chciałeś być nawet ochroniarzem w Zodiaku. Ochroną. Ktoś mi to napisał. Nie wiem, czy to jest prawda. Nieprawda, od razu mówię. O, policja. To standard, zaraz mnie do kuli. Nieprawda i tak dalej. Ale ty wiem, że nie dzwonisz. No, nieprawda i tak dalej, że... Chciałem być ochroniarzem. No ja, ktoś mi to napisał, wiesz? To jest bzdura kogoś, to jest takie poniżanie, takie... Samego siebie, nie ciebie. I powiem tak, kochani moi, proszę was z całego serca, nie gadajcie głupot, że ja chciałem być ochroniarzem, chciałem być tym i tym. Tak, wam powiem szczerze. Chciałem pracować w swoim zawodzie wyuczonym jako kierowca mechanik. Kierowca lub mechanikiem mogę być. W tych dwóch zawodach. Mogę... Czyli to jest bzdura. Jeszcze jaka bzdura? To jest bzdura, bzdur. Ale czemu oni tak kłamią na ciebie i na mnie, bo na mnie też, ja też, na mnie, wiesz, że dla mnie, słuchaj Krzysiek, to zapytaj, wiesz, że dla mnie... Przepraszam bardzo Meksykanie, teraz ja tobie chcę zadać pytanie. No mów. Te same pytanie, co ty, to weź nagraj na swoim kanale, jak zajdziesz do domu, nagraj, dlaczego, i zapytaj ja się... Ja mam już trzy materiały z tobą. Ale zapytaj się, jak wyczyścisz kartę tą, to nagraj i zapytaj się ich, dlaczego one dla ciebie kłamią, dla mnie. Nie wiem, bo co ja zazdrość nich... jest. Krzysiek, patrz, bo jest zazdrość. Rozłożyłem jak Chrystus Król Zbawiciel widzę, świata. Widzę, właśnie to filmuję. Nie, ja sam dziwię się i stuką się w łeb dla swój, dlaczego to one robią, powiedz mnie. Bo jest to zazdrość. Ale czego zazdrością? Co tu? My, bo jesteśmy jakieś... sławni. Ale zgoda. Czy... Przepraszam bardzo. Czy sławni... No sławni jesteśmy. Ten, dzielnicowy. Znowu Jezu Chrystus.